Dziękuję, witam Państwa. Naprawdę to reprezentuję Fundację Jesteśmy Zmianą i rzeczywiście zajmuję się tym, o czym Pani mówiła, ale w nazwie Fundacji już jest zawarta myśl główna. Po prostu potrzebne są zmiany. Zatem muszę zacząć od tego, że cały czas mówiliśmy o prawie, jakie w tej chwili istnieje i to prawo niestety nie jest doskonałe, jeśli nie jest po prostu złe. To prawo nie da się zmienić. To prawo autorskie i prawo w ogóle o patentach i prawo własności intelektualnej jest po prostu złe. A sytuacja jest w tej chwili taka. Proszę posłuchać, jak wygląda świat. 99% populacji to owce przeznaczone do strzyżenia w czasie pokoju i na rzeź w czasie wojny. Politycy i biurokraci to owczarki. Właścicielem farmy jest światowy kapitał. W której grupie znajdują się twórcy? To jest moje pytanie. Otóż twórcy znajdują się w tych 99%, ale trzeba powiedzieć, że są traktowani inaczej niż reszta populacji. Dlaczego? Edukacja nie zdołała ich złamać. To są ludzie zdolni do kreacji. Nie tak jak pozostała grupa, która jednak jest owcami i idzie za owczym pędem. Twórcy to jest specjalna grupa, grupa wyróżniająca się. I teraz co z tą grupą? Otóż to są liderzy, to jest elita społeczna. W jaki sposób, co zrobić, żeby ta elita społeczna służyła jednak wielkiemu kapitałowi? Co zrobić? Otóż trzeba stworzyć takie prawo, które spowoduje, że jednak tę elitę się kupi, w jakiś sposób się ją kupi. Otóż zauważcie Państwo, że prawa autorskie jest tak skonstruowane, że promuje kulturę niską. Powiedzcie, kto dostaje wyższe tantiemy? Autor kryminałów czy poeta? Kto zarabia więcej? Otóż to promowanie kultury niskiej jest właśnie tym sposobem na to, żeby kupić tę elitę. I tę elitę się kupuje. I taka jest w tej chwili sytuacja. To prawo autorskie służy wielkiemu kapitałowi. My musimy na to spojrzeć zupełnie inaczej. Twórcy powinni nas prowadzić do zmian. I to jest ich wielka rola. I pozwolę sobie powiedzieć, że prawo, nasze prawo, jest całkiem absurdalne, bo ja mówię o prawie światowym, myśmy się do niego dostosowali. Ono jest całkowicie absurdalne. Popatrzcie. Pisarz, ja też napisałam dwie książki, więc mogę się zaliczyć do tej grupy. Pisarz oprócz tego, że wydawca mu płaci, bo kupił jego dzieło, oprócz tego dostaje tantiemy, prawda? Ile egzemplarzy sprzedał, dostaje jakąś kwotę. Proszę mi powiedzieć, czy malarz, który ma znacznie mniejszy wpływ na populację, czy taki malarz dostaje także tantiemy od tych, co oglądają jego obrazy? Nie. On raz sprzedał i dostał wynagrodzenie. To samo dotyczy, powiedzmy, piosenkarza. Występuje na scenie. Czy dostaje wynagrodzenie? Tak. Ale potem ilekroć znowu się pojawia, dostaje ekstra wynagrodzenie. Kto dostaje wyższe wynagrodzenie? Śpiewak operowy z tytułu tych tantiem czy piosenkarz? Kto dostaje wyższe wynagrodzenie? Kto dostaje wyższe profity z tych dwóch grup? Oczywiście wiadomo, ten, kto, czyje dzieło jest, powiedziałabym, bardziej popularne. Dlaczego? Żeby społeczeństwo zrobić posłusznym, trzeba go najpierw zmanipulować. To znaczy, popatrzmy. Reklama. Kto zarabia najwięcej? Ten, kto pracuje w reklamie. Wszystkie media dążą do reklamy. Oglądalność jest rzeczą podstawową. Oglądalność, a więc wciska się papkę. W społeczności wciska się papkę. Nie uczy się jej niczego, ale nie uczy się jej przede wszystkim kultury wyższej. I dlatego uważam, że trzeba to wszystko zmienić. Całe prawo, prawo światowe. Na szczęście jest internet. Na szczęście są młodzi ludzie, którzy zaczynają to rozumieć. Proszę was, moim zdaniem satysfakcja twórcy
powinna płynąć z tego, że może się dzielić swoją twórczością. Nastawienie tylko na kasę jest bardzo niedobre. Ten konsumpcjonizm, którym zaraziła się nasza społeczność twórcza, jest czymś bardzo szkodliwym. Przepraszam, mam taką ściągaczkę, bo po prostu, żebym nie opuściła czegoś ważnego w tym moim wystąpieniu. Właśnie, napisałam sobie, że autorzy kryminałów zarabiają znacznie lepiej niż poeci, prawda? Wyobraźmy sobie, że mamy jednak wielu bardzo zdolnych twórców, którzy piszą fantastyczne rzeczy, ale pod pseudonimami wydają kryminały. Dlaczego? Bo muszą z czegoś żyć. Czy ja twierdzę, że twórca ma nie żyć godnie? Nie. Twórca ma prawo do godnego życia. Zresztą jak każdy inny człowiek, ale twórca w sposób specjalny powinien być chroniony. Absolutnie się z tym zgadzam. Ale twórca nie może się sprzedawać, bo w tej chwili wszystko jest na sprzedaż. Wszystko. Wizerunek. Wszystko, co można tylko sprzedać. Proszę was, prawa, patenty, to jest po prostu rzecz straszna. Wynalazca sprzedaje ten patent, pozbywa się wszelkich praw. Patent oczywiście nie jest wprowadzany w życie, bo zaszkodziłby biznesowi. Biznes chce sprzedawać to, co już wdrożył, prawda? Więc patent znika. Tak wygląda całe nasze życie, cała nasza gospodarka, cały nasz świat. On po prostu jest, on już jest nie do zniesienia. On się musi zmienić. On po prostu doszedł do kraju, do przepaści. I na ostatek muszę powiedzieć, kto właściwie płaci za te wszystkie rzeczy. Bo ten haracz płacony z tytułu praw autorskich, z tytułu patentów, on kryje się w kosztach, w cenie każdego produktu. Ile tego haraczu tam jest? Zrozummy, to nie autor, nie twórca dostaje te pieniądze. To dostaje ten, kto kupił patent. Korporacja kupuje patent. Jeśli go wprowadza w życie, to ona z tego tytułu ma profity. To ona sprzedaje te licencje. Te wszystkie licencje, one są wliczone w cenę. Proszę sobie wyobrazić, że w cenie leku recepturowego 70% to jest ten właśnie haracz. 70%, bardzo dużo. W każdym produkcie, który kupujemy, ta kwota, którą płacimy na rzecz tych praw rzekomo autorskich, a które naprawdę tylko w niewielkim stopniu trafiają do autorów, to właśnie jest haracz płacony przez całe społeczeństwo na rzecz niewielkiej grupy ludzi, niewielkiej, niekiedy także i autorów, ale nie tych najwyższego lotu. Nie tych najwyższego lotu. Popatrzmy jeszcze na jeden absurd. Jeśli ja byłabym Angielką i napisałabym swoją książkę po angielsku, zapewne moje tantiemy byłyby horrendalne. A powiedzcie mi, że gdybym ja była Estonką i wydała tą samą książkę w Estonii, ile bym na tym zarobiła? Naprawdę niewiele. To wszystko, cały ten świat jest w tej chwili absurdalny. I w związku z tym apeluję do was, twórców i do wszystkich, którzy słuchacie. Jesteśmy na krawędzi i trzeba to wszystko zmienić. Nie zmienić poprzez kosmetykę, bo to nie jest dobra droga. To trzeba po prostu stworzyć nowe prawo, które nie krzywdzi autora, ale równocześnie zapewnia wszystkim ludziom godne życie. Dziękuję bardzo.